Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiejszy materiał, recenzja według mnie i według również innych youtuberów najlepszego zestawu LEGO Ninjago na sezon 12, czyli moi drodzy jest to 717-8, dokładnie 717-08. Jest to LEGO Ninjago Gamers Market. Zestaw posiada naprawdę dużą ilość minifigurek, trzy naprawdę ciekawe konstrukcje oraz jedną z trzech Keitan. Tak więc ja jestem Leszczyt Kamila i zapraszam Was do oglądania. Naprawdę strasznie ciężko było mi ich wszystkich tutaj upchać w jednym kadrze, no ale mam wszystkie, moi drodzy, 9 minifigur, które znalazły się w tym zestawie. Jest to trzech złych oraz sześciu dobrych, z tego to tutaj widać. No dobra, tak więc zaczniemy od figurki, która najmniej mi się podoba i która chyba najmniej podoba wam się wszystkim, czyli jest to Nia, awatar Nia dokładnie. Ma ona taki tutaj fajny element harpuna, niestety nie nadrukowane nóżki, ale fajny torsik. No znany również z LEGO City, tak więc ja już go kiedyś miałem. Tutaj mamy z tyłu zapięcie, taka maska na twarz. No i uśmiechnięta twareczka. I druga również fajna. Fajnie, że mamy tutaj również te włoski. Tak w sumie powiedziałam, że jest to no najmniej ciekawa figurka w tym zestawie, a ciągle mówię fajne. No ale reszta to już jest po prostu czad. No mamy tutaj jeszcze awatara Cola. On również nie dostał nadrukowanych nóżek. Dwa kilofy. Fryzurka dosyć rzadka. Również wąsik. Dwa wyrazy twarzy. Pierwszy ten taki grymasik, a drugi już uśmiechnięty. No i czerwona koszula, której również nie miałam, ale jest z LEGO City, bo widziałem. Chwilę, tylko go tu ułożę. Dalej mamy Jaya. Jest to DJJ oczywiście, ten cyfrowy. No i prezentuje się on naprawdę fajnie, z tą różnicą, że ja już go miałem. No i tutaj ma również inne bronie, ponieważ tamten Jay posiada złotego pada i tylko to ostrze. A tutaj mamy jeszcze je powiększone o taki gromowy łańcuch. I zamiast złotego mamy tutaj biały pad, który mi bardziej się podoba. Wygląda naprawdę fajnie. Dodatkowo sam Jay, no widzieliśmy już jego nadruki. Biała ręka, niebieska ręka, biała rękawiczka. Taka oto twarzyczka, z drugiej strony również fajna. Wow. I turlająca się maska. Dodatkowo na samej górze mamy jeszcze jego życia. I oczywiście dwa miecze z tyłu. Są to te miecze od duchów z 5. sezonu LEGO Ninjago. Fajnie, że je nam tutaj dali. Idealnie pasują do tego sezonu. Dalej mamy Okino. Jest to nowa postać i mi naprawdę przypada ta figurka do gustu. Ma on srebrny miecz Lloyda z LEGO Ninjago Movie. I z 8. sezonu. I z 9. również. Fajna tutaj taka torebeczka. No coś w tym stylu właśnie na szyję. Dodatkowo bardzo fajny torsik, takiego mi zawsze brakowało w LEGO. No, troszeczkę przypomina te torsy z Łukru, ale ten mi się bardziej podoba. Znowu nienadrukowane nóżki. No i tutaj naprawdę bardzo fajna fryzurka. Dokładnie taka sama jak ma Unagami, tak jest. Unagami z tego samego sezonu, z tą różnicą, że ta jest czarna, a tamta jest biała. Naprawdę fajnie. No i ta czarna chyba mi się bardziej podoba. Dwie twarzyczki. I w sumie te twarzyczki już miał i Karloff, i jeden z synów Garmadona z 8. sezonu, teraz ma go Okino. No ale i tak nie zmienia to faktu, że są one po prostu fajne. Miałam je w jednej sztuce właśnie przy tym synie, nie wiem jak to powiedzieć, przy tym gościu z gangu Garmadona, o właśnie. Mamy również Harumi, jest ona tutaj nazwana jako awatar Harumi, więc wydaje mi się, że ona po prostu no nie przeżyła, ale są również takie teorie, że przeżyła. No i ta druga teraz się potwierdza, ponieważ na kartach z właśnie 5. serii kart, która pojawi się już niedługo, 28 stycznia, widzimy kartę z Harumi oraz Ultraviolet. No i mamy informację od samego Tomiego Andersena, że Ultraviolet również pojawi się w tym sezonie. Tak więc ciekawe, czy będzie w grze, czy w ogóle będzie w Ninjago. Nie, wydaje mi się, że będzie w grze i to potwierdza tylko to, że Harumi dalej żyje. Bardzo fajny, futurystyczny strój, tak się tutaj mieni. No takie tutaj dwa guziczki, coś w tym stylu.
Fajne również zapięcie z tyłu, no dokładnie to samo. Dwa wyrazy twarzy, taki oraz taki i białe włoski, czyli ogólnie włoski i twarzyczki są takie same jak z sali tronowej. No i srebrny mieczyk, taki dosyć standardowy, bym powiedział. Dalej mamy Scotta. Scott prezentuje się naprawdę super. Zastanawiałam się, czy kupić ten zestaw, czy może latający samochód ninja, ale wybrałem, zdecydowałam się na tego, ponieważ jeszcze byłem w Selgrosie i tam naprawdę polecam go kupić za cenę 134 zł. I naprawdę jest to świetna cena, ponieważ no, katalogowo kosztuje on 160, a dopiero co wyszedł ten zestaw. Scott posiada taką, no, końcówkę, może tak, końcówkę odpada Jaya. No i sam strój naprawdę świetny. Ta tutaj kurtka ze smokiem, super. Pod spodem jakiś tutaj dziwny nadruczek. Z tyłu również jego logo. No i taki smok, również tutaj te takie trójkąciki. Nóżki bardzo ładne. No i oczywiście nakrycie głowy od Jacka z Lego Hidden Side. I ten sam znaczek co na plecach. Ale naprawdę fajnie został tutaj on wykolorowany. No i jeżeli chodzi o twarzyczki, to bardzo przypomina nam Jenny. Bardzo przypominają one Jaya. I właśnie to miał być początkowo awatar Jaya, tak wszyscy myśleli. Teraz okazało się, że jednak nim nie jest. Naprawdę fajne twarzyczki, a tutaj mamy twarzyczkę bardzo podobną do Lloyda. Tak więc, no nie wiadomo. Ja już oglądałam te odcinki z Lego Ninjago, te. Jak to się nazywało? Te urywki z odcinków właśnie z Lego Ninjago i nawet mi się to podobało. Fajnie, że mieliśmy tam coś takiego i już tam pojawił się Scott. Ale najdziwniejsze było to, że Jay tam się pojawił jeszcze w stroju z tamtego sezonu. Dobra, nie będę wam spoilerował. Dalej mamy czerwonego Daszka, tak został przetłumaczony. No ale wyrażenie Red Visor chyba lepiej tutaj pasuje. Fajniej. Jeżeli chodzi o broń, to jest ona taka sama jak z Jurassic World, tylko zamiast tej strzykawki mamy tutaj po prostu uchwyt do miecza. Ale strój naprawdę prezentuje się świetnie. Numer 404 również pojawia się na plecach, ale tego już wam nie będę pokazywał. Dwa czerwone mieczyki, tak jak od synów Garmadona. Czarna, fajna zbroja. No i taka tutaj szybka, właśnie opisująca tą postać w jego imieniu. I tutaj znaczek oczywiście My name is Unagami. Tak jest, jak się pytał Unagami'ego ten mechanik. To mogliście również zobaczyć na moim kanale. A druga twarzyczka jest taka wścieczona. Ale ta jakoś bardziej mi się podoba. Założę specjalnie hełm z powrotem. No i tak, mamy tutaj jeszcze oczywiście pasek życia oczywiście, no bardzo dziwna sprawa, bo oni mają tutaj po 4 życia, a Jay i reszta ninja mają po 3. I fajnie tutaj jeszcze taki znaczek, no jak to się nazywa? Czaszki, tak, czaszki. Mamy dwie ostatnie figurki, są one różowe. I tutaj mamy Richiego. W ogóle zapomniałam wam wspomnieć, że figurki są ułożone od najmniej podobającej mi się do najbardziej. No i ten przedostatni to jest właśnie Richie. Świetna figurka. Pad w kolorze czarnym. Naprawdę bardzo ładny. Z takimi dwoma ostrzami kojarzącymi się z serą Nexonite. Ale torsik i nóżki naprawdę świetne. Nadruczki. No, nawet się zrymowało. Pomarańczowe katanki. Również ten znaczek życia, taki sam jak miał Red Visor. Fajnie tutaj został ten kucyk zrobiony od Nadakana, bo ten zielony kostek, tak jak to mówi Mistrz Klaudy z Gangu Szczurów, no tak średnio mi się podoba i on ma taki dziwny włos jeden wystający. To o wiele fajnie pasuje. No i te gogle, taki VR na tej super główce, naprawdę świetnie ona wygląda. No po prostu cudo. I teraz ostatnia, najlepsza figurka według praktycznie wszystkich youtuberów. To, na którą wszyscy czekali, jest to różowy Zane. Tak jest. Różowy Zane z odcinków z pierwszego sezonu, ale strój odcinków pilotażowych. Naprawdę wygląda on świetnie. Dwa srebrne, oczywiście shurikeny. Twarzyczki, no niestety mam te stare, znaczy te stare, właśnie nowe. Najnowsze te z Lego Ninjago Movie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie je podmienić. No z tyłu mamy jeszcze taki fajny nadruczek, bo w odcinkach pilotażowych nie było z tyłu w ogóle nadruków, tak więc fajnie, że nam tutaj takie coś dodali. No i z przodu również wygląda to po prostu świetnie. Ten odnowiony znaczek Zayna z pierwszego sezonu naprawdę super.
No sam strój naprawdę wygląda przecudownie. Tak więc teraz przechodzimy sobie do konstrukcji. Jeżeli chodzi o konstrukcję, zacznijmy sobie może od najmniejszej do największej. No i usunąłem tutaj to pudełko, żebyście mieli lepszy wgląd na ten item market. Tak jest, jest to item market. Z przodu mamy napis 125CR. Tutaj postawiamy sobie naszego różowego Zeina na takiej plakietce. No i zamykamy. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Tutaj mamy jakieś logo kapelusza. Tutaj również mamy fajny taki kapelusz kojarzący się z serią Jurassic World albo z tym podróżnikiem z LEGO Adventures. Tutaj mamy również różne nakrycia głowy. Mamy fajny kastelowy hełm. To mi się kojarzy strasznie z serią Fantastic Beasts. Tam był w jednym zestawie. Dalej mamy hełm Benka, ale jeszcze nie uszkodzony. Fajny elemencik. No i czarny kapelusz. I u góry jeszcze taki słomiany kapelusz, ale nie jest on taki brązowawy, tak jak z LEGO Ninjago mówi, tylko jest on złoty. Tak jest, złoty z tego co widzę. No i tutaj napis jeszcze item market, fajnie zakończony, tak samo jak inny budyneczek. Z tyłu prezentuje się tam po prostu gorzej, ale z przodu naprawdę wygląda to prześwietnie. No to cyk, teraz druga budowla. Mamy tutaj, moi drodzy, sklep z broniami i naprawdę jest tutaj ich masa. Mamy dwa takie zakończenia na hełmy, dwa noże, jeden na stole, drugi tutaj. Jeden w ogóle skonstruowany fajnie mieczyk. No i na biurku jeszcze leży nam tutaj jakieś antidotum. Fajnie zrobione jest również to właśnie z tych z drzwiczek. No i to również w bardzo fajny sposób w takie oto tarcze. Tutaj mamy jeszcze dwa takie bardziej wykrzywione miecze oraz wielkiego shurikena na środku. Naprawdę fajna sprawa. A z samego tyłu mamy tutaj jeszcze pełno broni. Mamy niebieski oraz czerwony miecz, złoty mieczyk oraz taki zakończony zielonym ostrzem ze złotą rękojeścią. Tak więc naprawdę jest ok. I tutaj z tego co widać na pudełku, to Okino sprzedaje w tym sklepie właśnie te bronie. Tak więc nie wiadomo, czy będzie to jakaś fabularna postać, czy po prostu sprzedawca w tym sklepie. Jeżeli chodzi o trzecią budowlę, najbardziej mi się ona podoba ze względu na tajemniczą broń, czyli Keitanę, którą omówimy sobie za chwileczkę, ale najpierw samą konstrukcję. Fajnie to jest, zostało to zrobione z megafonów, poprowadzone również na dół z takich skośnych elementów. Z tyłu troszeczkę gorzej to wygląda. Tutaj dałbym jednak jednego studa, żeby to się tam lepiej trzymało. A jeżeli chodzi o górę, naprawdę fajnie zostało to zbudowane. Zobaczcie, w taki jakby skośny również sposób. Duża naklejka niestety, ale fajnie to akurat nakleiłem, więc okej. Okay. Tutaj mamy dwa czerwone miecze. I z tyłu jeszcze podpórkę, żeby nam się to nie obaliło. No i tak jak już mówiłem, teraz opiszemy sobie tą Keitanę. I naprawdę wygląda ona przecudownie, jest to najlepszy element według mnie z tego zestawu. No może oprócz głowy Richiego. Naprawdę wygląda ona świetnie. Na takich przeroczystych dwóch klocuszkach wygląda jakby lewitowała. Tutaj mamy oprócz samego ostrza, mamy jeszcze właśnie takie jakby, nie wiem, pudełko na nią albo coś w tym stylu z nadrukowanym. Niestety z naklejką. Znaku zapytania i jak wyjmiemy sobie ten miecz, no to mamy naprawdę świetne ostrze, wygląda to super, już na zdjęciach wiedziałam, że będzie to świetne, no i idealnie to właśnie wpasowywuje się w ten klocek. Niestety jak sobie to obrócimy, to od razu nam to wypada, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby to jakoś inaczej zrobić. Tutaj jeszcze mamy takie ząbki, no i rękojeść. Niestety tego nie odczepimy, jest to jeden element, ale z drugiej strony w sumie chyba lepiej, bo tak to by się nam kręciło. A wy co myślicie o tym zestawie? Ja nie myślę, ja po prostu wiem, że ten zestaw jest przecudowny i pod kątem minifigurek, ponieważ mamy ich tutaj aż 9 i pod kątem broni, głównie Keitany, ale nie tylko, bo mamy tutaj naprawdę pełno katan, w ogóle jeszcze jakieś spluwy, te rękojeście z... Pada, naprawdę wygląda to świetnie. Dwa kilofy, jakieś shurikeny, wielki shuriken z shurikoptera, tylko przemalowany. Naprawdę wygląda to świetnie, tak więc ja dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Moje marzenie się spełniło, żeby mieć tego oto różowego Zeina, tak więc naprawdę się cieszę. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki i do zobaczenia.